taki gród, gdzie księżna Oleńka kazała. Jest taki gród, który poznał każdy z nas. Tu gdzie ja chłopak, jest młodzież zbyt dojrzały. I tak jak kiedyś tu dojrzewa, to każdy z nas. Bukiety ręka tęczowymi barwami skrywają domy przez szarą ścianą. Uliczne lampy kulistymi lampionami oświetlają nocne spacer z miłą mą. Miasto, jak wiele innych nas, tu wierzące sięgają gwiazd. Bo ogniu burbaka i nas, tych na ziemia, bo aż piątek lat. Ale siedzę dobra stary gród. Nie zamykam przed obcymi gród. W imieniu stypendysty Władysława Matejko, zodia rannego byka, ale nie z wyglądu, tylko z tego, co mu w sercu gra, z muzyki. Witam Państwa. Władek Matejko z koleżankami, z kolegami. Pięknie witamy i prosimy o duży aplauz, bo jest to pierwszy jego występ. Dzięki władzom miasta, prezydentowi Sitnikowi, otrzymał grosik na opracowanie koncertu, spektaklu Barwne Siedlce w piosence. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli władzy miasta. Z tego co wiem, nie widzę, ale wiem, że jest pan wiceprezydent miasta Maciej Nowak. Serdecznie witamy. Jest zastępca przewodniczącego Rady Miasta, pan Niedziółka. Ukłon. Dziękujemy, że pan przybył. Jest pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, gospodarz tego obiektu, pan Mariusz Woszczyński. A gospodarzem dzisiejszej sceny i całego tego widowiska jest nasz Władek Matejko. Urodził się 9 maja 1955 roku w miejscowości Białogóżno koło Białogardu. Mama poszła na drugą stronę, zostawiając go jako roczne dziecko. Także już od lat dziecięcych miał podgórkę, ale tą górkę pokonywał wspaniale, co widać i co będzie widać po dzisiejszym koncercie. Władeczku, teraz tytułem wprowadzenia ty. Po urodzeniu się, po dwóch latach przybyłem do Włocławka. Włocławka wyjechałem po prostu delegowany, jakby dostałem do szkoły Eberblągu, do średniej szkoły muzycznej. A do Siedlec przyjechałem w kwietniu 1978 roku, na zaproszenie kolegi. Z ulicy Dowodki żeśmy szli do Karo. I wtedy tylko chodziło autobus dziesiątka i jedynka, drugą stronę. Nawet nie myślałem, że będę w ogóle w Siedlcach. I mój kolega Marek Gomiński, też z orkiestry, chodź mi, przejedziemy się wieżowcem, który stał tutaj przy Sokołowskim. Dwa wieżowce, bliźniacze. No, pierwszy raz zobaczymy,
no tu kawałek osiedla, co było, ten kawałek mówię, no, osiedle tysiąclecia, po prawej stronie bloki i dalej ogrody. A w 79 roku zostałem przydział do, tutaj właśnie do siedle z Warszawy, z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. I tu już zostałem do 96 roku, też to się wspomnę. No i tu razem z kolegami z orkiestry z Jarosławia odbywałem służbę. Podobało mi się tu. Pierwszym kapelmistrzem, który był zawiet, był Zajfryd, Marek Zajfryd i Adam Pleskel był szefem. Mieszkaliśmy tutaj, gdzie były przez jakiś czas krewetki, były mieszkania takie, bo, znaczy lokale były nieopalone. I jakoś to się to przeżyło, ile później żeśmy przeprowadzili się w inne miejsce. Wiedzałem zabytki. Kolorowa, Hetmańska, Kasyno, jak również na przykład zaułki miasta, powolutku, powolutku marzyłem, żeby spełniać bliżej nieokreślone swoje marzenia. Takim utworzył się siedlecki walszyk, mniej więcej to jest tam. Zaznaczyłem to, o co mi chodziło. I miasto, przybliżają się do miasta naszego Siedlce, naprawdę są wspaniałe. Zapraszam, siedlecki walczyk. Weź partnerkę za rękę i prowadź ją w krąg. Uwierz, że ona pójdzie za tobą.
Starym Mieście, będzie w każdym utworze. I w poezji, i w piosenkach, których autorem i tekstów, i muzyki jest nasz Władeczek. A Władeczek miał dzisiaj przyjemność zaprosić Państwa wszystkich na ucztę taką dzisiaj, jak również koleżanki i kolegów z zespołu Seniorinki, z którymi pracuję od 12 lat. Miło was widzieć. I wspaniałych muzyków siedleckich, tu jednego już po mojej prawej stronie wymienię. Andrzej Rządkowski. Andrzej Rządkowski. Brawo! I kapela, która często gra z zespołem Seniorinki. W tobie moje miasto. Jesteś moim miastem, bezpiecznym zaułkiem mojego życia. Pomimo wielu klęsk, które chciały wtłoczyć mnie w szarość. Na ratuszu drżą wskazówki zegara, jakby lękały się kroku w ścianę mgły. Moje ulice, aleje, domy, pałac, drzewa ciągle są przy mnie, jak najwierniejsi przyjaciele. Zamykam ich uścisk w swojej dłoni, a wchodząc do katedry, tu samotnością jest rozmowa z Bogiem, któremu was polecam. A później taniec serca uwolnionego od ciężaru dni w rytm poloneza ogińskiego, który nawet gdy cichnie, unosi się nad miastem i patrzy w dzień jak słońce, nocą niczym księżyc, a kiedy nadchodzą chmury, spływa kroplami. Ten piękny wiersz dla Państwa napisał Eugeniusz Kasjanowicz z tomiku Osobne źdźbło. Zbyszek Gryglas, rodowity siedlczanin, tu był walczyk przed chwilą, a teraz będzie tango siedleckie. Zbysiu, pokaż się, wysoki jesteś, wszyscy Państwo widzą. Zbyszek Gryglas i tango siedleckie. Zawsze jest mi bardzo proszę, to bo szczęście krok to trwa.
jedno z pierwszych grań orkiestry garnizonowej, w której nasz Władeczek uczestniczył, było nadanie WSRP, pamiętacie Państwo, w Siedlcach, nasza uczelnia kiedyś się tak nazywała, WSRP imienia Todora Żdziwkowa, bułgarskiego przywódcy komitetu, sekretarza. Wtedy przewodniczącym studentów WSRP był Andrzej Merzelicki, świętej pamięci, a chór akademicki prowadził Michał Hołownia. Jackonalia były szumne, kolorowe, wspaniałe. 15 lat temu, w 2009 roku, z inicjatywy władz, za ich przyczyną i porozumieniu z biskupem siedleckim, pierwszy jarmark siedlecki, który wpisał się w kalendarz kulturalny miasta Siedlce. Barwne stragany, barwne stroje, przepyszne, aczkolwiek bardzo drogie wyroby, no ale za jakość się płaci, że kiełbaska 60 zł w tej chwili, to nic, trzeba chociaż troszeczkę posmakować. I ta różnorodność skłoniła naszego Władeczka do napisania pięknego utworu Jarmark Siedlecki, a śpiewał będzie nasz zaprzyjaźniony solista zespołu kapeli Schodowa, Dareczek, i troszkę seniorinki pomogą. Jest takie miejsce na mapie Polski, które nam znane z tego cel. Jest zaproszony na imię Zatem Stanisław Świetnie udzielił on nam swoje prywatne, byśmy poczuły spokojnie się. Ulicę Jarmar zmienił ten święty, dzisiaj w kolorach ten czyściec zmieniał się. Papież są główny
bo jego tata ze Szczółek, z czego tylko mógł, zajmował się lutnictwem. Tworzył piękne skrzypeczki na jedną strunę i pewnie w duszy to, co grało ojcu, zagrało naszemu Władkowi. W Świerycach jest piękna, zabytkowa brama, którą kiedyś księżna Ogińska tworzyła, budowała. Odnawiona brama to symbol naszego miasta. Jest szczególnie ważna dla Świerczan, zwłaszcza była ważna, bo to wjazd był główny do miasta. I przyglądając się temu, oglądając ją z różnych stron, Władeczek wpadł na pomysł, żeby piękny utwór napisać pod tytułem Nasza Brama. Nasza brama ma taki symbol, żeby otworzyć się do mikrofonu, żeby było odpowiedź. Jedyna brama to jest otwarcie się do siebie, na siebie, do swojego serca, gdzie nie potrzeba kluczy mieć. Zapraszamy, Matku. Także uniwersalny perkusista i wokalista.
Urszula to hołdzi siedlcą. Wyrosłam tu, tu się już śmiałam i płakałam. Łąką muchawki oddałam marzenia. Miasto rodzinne, mój korzeń rozrasta się w twoich ulicach. Zakwitłam w tobie, wydając nowe owoce. Oddałam ci pracę swoich rąk. Tobie zajęłam umysł i twoim karbie się pięknem. Polonezem, sunąc przez codzienność twoją księżnę, uznałam za panią. Jej pałac za wielkość wiedzy, a Jacka za swego brata. Gotyckie wieże katedry nauczyły mnie śpiewać niepokolanej królowej. Święty Stanisław, błogosławieństwa zwykłym dniom, a podlaccy męczennicy nauczyli stawiać wiarę ponad to. Kiedy odejdę na drugą stronę cienia, pamiętaj, moje miasto, że byłam i w testamencie zapisałam ci wiersz. Pewien obieżystwiaś Juśko ze Lwowa wędrował po całym świecie. A przecież on, gdzie on nie był? Warszawa, Wilno, Łódź, Katowice, Poznań, a nawet w Afryce. Gdziekolwiek się pojawił, wszyscy jego rozpoznawali. Nagle Juśko przypomniał sobie, że nardo temu przybył tu do Siedlec, a jego prapradziadek właśnie był w Siedlcach. Niewiele się zastanawiał, zwinął manele i przyjechał tu do Siedlec, aby swego przodka poznać lepiej. A co jego tu spotkało? To właśnie w tej piosence. I nasz Władeczek. Tej wojny nazywali kikłojnickami. Na ustach uśmiech mają, nie zobaczył mnie. A ja się nie przyjmuję, bo dzięki jestem zdrów. Bo ja reprezentuję kochane miasto Lwów. Warszawa, Wilno, Łódź, Katowice, Poznań, Puc. Gdziekolwiek zjawi się, ułają mnie. Serwus, Buzku, ta dawaj pyska. A co tu robisz? Dawaj mów. Bo my jesteśmy z tymi z bliska. Jest twoje kępi. Ani chybi, to działo. Nigdy listek znów nie chciała dać.
tam na wieży. To nasz pradziadek, my twoje przodki. Dobrze pójdziemy do mojej chatki i tam zrobimy ochrani. La 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 la. O naszych ziemcach, o czemu? Ty z tym paziadkiem cię pozdrawiamy. Ty o nas pozwól, o stary mój. I pozwól młodek, pozwól klipary. Bo ty uczaj, chowaj my. I nie śpiewają, dajoli, dajoli. I nie śpiewają. W 1991 roku nasz Władeczyk został zatrudniony w szkole muzycznej. Dyrektorem wtedy był Stanisław Zelek. Szkoła mieściła się na Konarskiego, gdzie miał przyznaną klasę klarnetu. Później szkoła została przeniesiona do pałacu. Będąc jeszcze w orkiestrze, stanął przed nowym zadaniem, to znaczy uczyłem się uczyć. Uczył się uczyć. Chciał zostać pedagogiem. Program dostosowałem sam, a biblioteka niemal była pusta. Zaangażowanie w edukowanie i kontakt z uczniami było dla mnie nowym przeżyciem. W tym czasie chór pod przewodnictwem Mariusza Orzełowskiego w Kaliszu zdobył nagrodę fortepian. Było to wielkie poruszenie i wyróżnienie. Ten fakt przyczynił się do powstania chóru miasta Siedlce. I w tym chórze uczestniczyła, śpiewała córka naszego Władeczka. W 1996 roku pożegnał się z wojskiem, wyszedł do rezerwy, a ze szkołą w 2002 roku ze względu na inne zobowiązania. Inspiracją do następnego utworu z repertuaru kapeli Wileńskiej był tekst tegoż i piękne wykonanie, a nasz Władeczek napisał słowa Stare Siedleckie ulice. I ten utwór przepiękny wykonuje jak zwykle pięknie nasz perkusista i wokalista Waldemar Strzałek. Dużo wspaniałych miast znam. Paryż ma sławę i droga nieznana jest nam. Zrodzona od nowa Warszawa, ale na świecie jest miasto, gdzie łukawka toczy swój bieg, gdzie czar załóżków skrywając ich wiek, z parku zielenią się wzrasta. Stare siedleckie ulice, teraz grotem tkwi chmury, tu roza co śpi wiecznym śnie i nad sercem ciężne i boleje, była przy pałacu się ściek.
studenckie ulice. Oby nie zmienił was świat. Moje świetleckie ulice chronią młodości mej ślad. Ile na ziemi jest innych gwiazd, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare siedleckie ulice. Władeczek do Siedlec trafił z przydziału, ale i serce go zaprowadziło tutaj. Tu poznał swoją żonę Bogumiłę, obrzenił się, ma dwie piękne córki, Anię i Ewelinę, ale co najpiękniejsze, jest wspaniałym dziadkiem. Powiem tak, z tego co kiedyś zauważyłam, byliśmy razem z zespołem, Władeczek ze swoją rodziną na pikniku starosty Siedleckiego w Chlewiskach i dwóch ma wnuków, Przemcia i Kubusia. I odchodziły te dzieciaczki, jak dziadka obłapiły za nogi i całowały go, to proszę Państwa, to jest wyraz takiej miłości, którą nawet do dzieci pewnie nie miał, jak te wnuki kochał. I ten Przemuś dzisiaj na scenie zaśpiewa dla Państwa utwór Mój Dziadek, mój ukochany dziadek. Zapraszamy Przemusza. Oj, brawo Przemek, brawo. Duże brawa na zachętę, proszę Państwa. Muzyka.
Spowodowało, że napływ, miasto rozrastało się i piękne dziewczyny przyjeżdżały do Siedlec. I o tych pięknych dziewczynach zaśpiewa nam Dareczek. Dareczek, zapraszamy. Jestem jeszcze pani Jadziu, cały czas w gotowości. O, sprawdzimy gotowość, sprawdzimy. Może się uda. Tak uśmiech radosny niczym perła mi zdobiona twarz.
choć czasem ściągłe, chude jak sztaby, lecz też wąziutkie, jakby podlany kwiat. Nie widzę was z wieczora czy dnia, moją wybranką mogła być każda z was. Kiedy widzę w swoim ognie kropla deszczu, a ona o mnie jak kopła góra, a w oczy pięknie tuż. Gdy stanie piękna, jak rosie bukiet róż, w blasku słońca, gdy latem grzeje i jak bogini swój eksponuje brąz. Bez znaczenia pora roku, każda urok ma, bo przy każdej swej dziewczynie pragniesz ciepła, niczym ćma. Dla naszego stypendysty do napisania słów do znanej melodii Hej z góry jadą Mazury, a to będzie Mazur i Siedlczanka. Hej z góry ten utwór mnie inspirował tym, że po prostu do naszych siedlec jest migracja bez przerwy poprzez akademię, poprzez wcześniej jeszcze WSRP, cały czas miasto się zasiedla. Dlatego dlaczego miałby nie przyjechać Mazurek, prawda? Do siedla. No dlaczego? No proszę bardzo.
zaprosił do zespołu pieśni i tańca Chodowiac. Przez ten czas podróż pokoleniową odbył z młodzieżą, a dzięki instytucjom, które sponsorowały zespół, przemierzył niemal pół świata, pół Europy. Ukraina, Rumunia, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Turcja, Niemcy. Zawsze czuł się typowym narodowcem, a w momencie, kiedy zakładał strój nasz polski, piękny, szedł w korowodzie pod szyldem Polska, Siedlce, Chodowiacy. Młodzieżą, no nie można byłoby inaczej, jak po prostu czuć się po prostu młody. Jestem młody, choć mam zmarszczki, siwe włosy, brak urody. Lecz nie widzę w siebie broni mało lata, bo mam już, no, powiedzmy, swoje lata. Jestem młody, serce wielkie, marzycielskie, lubię lody. Widzę świat przez różowe okulary. Jestem młody, lecz powiedzmy wygląd. Wielu z nas oglądało relacje z karnawału, Brazylii. Tam szkoły taneczne tuż po zakończeniu tego postępowały niemal do następnego występu i tak dalej, rok. Darek Szakowski wykona utwór Karnawał w Rio. Jest to inspiracja właśnie tego typu zachowań, tego typu wglądów, kiedy się oglądało różnego rodzaju migawki. Ten przepych, ten wspaniały, taki komfortowy, jak mnie popatrzył dla wzroku, wizerunek. Dam się to przekazać. Proszę być. Thank you.
zobacz. Niedługo pewnie już konopie będą. No chciałbym tak, pani Jadziu, żeby tak było. Może na następnym koncercie. No dziewczyny. Dziewczyny, słyszycie? Przygotować się. Spróbujemy tak. Kto na ławce wyciął serce i napisał głupiej Elce? O tej ławeczce teraz będzie piękna piosenka Ławeczka Zakochanych. Wykonuje ją Mateusz Wnusio i Ola Sekurko. Mateusz Mazurek? To nie Wnusio. To nie Wnusio? Mazurko to jest. Żeby od razu go przedstawię. Jest kolegą ze szkoły muzycznej, którą kończył, poprosiłem go, w tej chwili mi pomaga. To nie jest mój muzyk, a miło mi, to jest z nami, prawda? Złą ściągawkę mam. Chociaż minęło.
swoim mazurkiem i przeprosić za papa. To jest wspaniały bas ze szkoły muzycznej, tak? Następny utwór zatytułowany Złota Jesień może być symbolem odnoszącym się do kultury, gdzie w jednym miejscu jest skupisko drzew, a każde z nich jest piękniejsze. Złota Jesień i nasza piękna Ola i nasz wspaniały Mateusz Mazurek. Thank you.
Ola, to jest w tej chwili inspiracją Pawła do jego kolegi Bogusława Mesa. A Paweł Holub, trzeba zaznaczyć, że on był pierwszym perkusistą z zalążku trubadurów. W liceum uczył się z Poznakowskim Ryszardem, z Krzysztofem Krawczykiem i Jacek Janczarski. I oni zrobili taki pierwszy zespół, który wykonany w tym właśnie jakąś tam uroczystość. I później się drogi rozeszli, wiadomo, że trubadurzy powstali i tak dalej. To właśnie ta inspiracja była, że właśnie nosił Bogusława. Później Bogusław posunął wyzdrowioną, dzięki Bogu wyzdrowioną. I tam właśnie oni, ten symbol, jakby tego Paweł napisał właśnie w jego, jego kontekście, a dzisiaj można byłoby przepisać o wszystkich tych, którzy artystach, którzy tego, ja nie wszystkiego by dopowiedziała, bo chodzi o pewne konteksty naszej wspólnoty, te barwy to są, jesteśmy my wszyscy, którzy, no nie tylko, no, powiedzmy sobie artyści, tego, bo, ale to mi wszystko stanowi barwę świętec. I to właśnie tak mniej więcej jest zawarte w tym, tym życiu. Jest i ono gdzieś tam przemija, gdzieś przemija, to serce, rytuowanie, ty żyj. Jak ciężko jest
piękne, nostalgiczne utwory. I miesiąc listopad, okres zadumy, skłoniły naszego stypendystę do napisania pięknego wiersza o kim? O wspaniałym muzyku, honorowym obywatelu miasta Siedlce, panu Konstantemu. Laseczka, muszeczka floriańska mała, tę trasę znaczył Konstanty Ryszard Domagała. Po drodze pozdrowił Boga w swojej parafii, a mnie i innych najmilej jak potrafił. Czasem gest dłoni, czasem przystał na dwa słowa, zawsze uchylił kapelusza, a pogodę ducha miał. Pogodę ducha, tak, tak, on to miał wypisane na twarzy, mówię wam, do końca ją zachował. Czuję się spieszyć, wiele miał do załatwienia, z przyklejonym uśmiechem na twarzy, ot szczęśliwy człowiek, miał to, co chciał, bo Bóg szczególną łaską go darzył. Człowiek, któremu zasługi się stały, na życie ścieżce uchwały. Dziś wspominamy wielkiego człowieka, choć jak sam mówił, jestem z ulicy, od tam takiej małej, ale skromnego, honorowego obywatela Siedlec, Konstantego Ryszarda Domagała. I te piękne słowa nasz Władeczek napisał. Powolutku zbliżamy się do finału. Mamy zaliczone 1,5 godziny, Władeczku. Czy coś jeszcze od siebie chcesz powiedzieć? Czasami no, trzeba gdzieś trochę przystopować. Tak mi się to po prostu układa. Dziękuję przede wszystkim panu prezydentu, tym Andrzejowi Sikorskiemu, który jeszcze powiedział mi, dobrze, poczekaj sobie chwilę, to dalej tak już, jakoś to zrobimy. No i panu prezydentowi Chaputowiczowi, który mówi, no co, jeszcze się długo potrzeba, no coś mi tam jeszcze, no potrzeba tego. W porządku. No i dzięki prezydentowi Chaputowiczowi, jak i prezydentowi zastępcy nie przekręcił imienia. Maciej. No, Maciej. No, dziękuję bardzo serdecznie. Panie Władeczku, żeby tak było sprytniej, pan rekomenduje... to poprosimy panu, tak. Pana prezydenta. Panu Chodrymowi Niedziurce, który sercem cały czas był ze mną, jak najbardziej. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Niedziurkę. Pana dyrektora Woszczyńskiego poprosimy. Pan dyrektor Woszczyński cały czas, bo terminy przestawiałem, ale mówi, no dobra. Teraz pięknie dziękuj. Klękaj. Dziękuję. Państwu. Szanowni Państwo.
Państwa, jest mi niezmiernie miło, że mogłem tu dzisiaj z Państwem być na tym koncercie pięknym, fenomenalnym, sentymentalnym i łączącym pokolenia. Gratuluję Panu, Panie Władysławie, dotychczasowej działalności kulturalnej. Zazdroszczę, ale i gratuluję tylu talentów. Pisanie tekstu. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten koncert dzisiejszy jest początkiem. Ma Pan i przekazał Pan swoje talenty młodemu człowiekowi, Przemkowi. Przemku, gratuluję Ci występu, bo wiem, jaki to jest wielki stres, że tak liczną publiczność występował. Nie, fantastyczny koncert i od razu powiem, no, Panie Władysławie, Pan namawia chłopaka, niech składa kolejne stypendium prezydenta, bo Pan prezydent Tomasz Kaponowicz, jak wiecie Państwo, z kultury się wywodzi i na pewno grosza nie będzie na tą kulturę szczędził. Państwo, wiem, że już jest późno, ale chciałbym jeszcze podziękować, oczywiście tak jak już to robiłem Panu Władysławowi, ale podziękować całemu zespołowi. Ja nie wiem, Panie Władysławie, jak Pan to robi, ja chyba byłem osobisty, tyle dziewczyn, które się zgodziły pomóc. Dziękuję niezawodnym seniorinkom na czele z Panią Jadwigą, która jest motorem napędowym tego zespołu. Wielki brawa, Szanowni Państwo. Dziękuję kapeli Siedleckiej, dziękuję solistkom. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie brawa dla całego zespołu. Jeśli Państwo pozwolicie, ja te kwiaty przekażę akurat na ręce Pani Jadwigi dla zespołu Sonierynki, które no, chyba niedługo będzie występował, śpiewając pieśni jakże piękne, dla nas Polaków, łapiące za serce, patriotyczne, które po prostu są fantastyczne. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Ale tym razem patriotycznych nie będziemy śpiewali, Panie Prezydencie. Natomiast będziemy śpiewać Zagraj mi piękny Cyganie. 24 listopada. O godzinie 17 w sali Podlasie serdecznie zapraszamy. Będziemy razem cyganić. Bardzo proszę. I wróżby będą i wszystko. Najwyższa władza przyjdzie. I tu jeszcze na koniec, Panie Władysławie, taki mały suwenir od Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury od Pana Dyrektora. Oczywiście wszystko związane z kulturą. Jak Pan będzie chciał, może Pan pokazać. Flaszeczki nie ma. A to nie z kulturą? Nie dzwoni. Najlepsze teksty powstają, Pani Jadwigo. Najlepsze teksty. Szanowni Państwo, no właśnie, zawsze jak mówię po Panu Prezydencie, to może... Po wysokim, to niski, tak ma. To nie jest... To jest najwyższa władza, ja to... No, że o wiele niższa. Szanowny Panie Władysławie, Szanowni członkowie zespołu, szanowne panie seniorynki, dostojni goście, wielki to zaszczyt, że mogę uczestniczyć razem z wami w tak pięknym wieczorze, w tym pięknym koncercie. To było piękne. Ja już nie będę powtarzał się, bo tutaj w zasadzie wszystko podziękował pan prezydent. Ja chcę powiedzieć, że w życiu każdego człowieka są takie chwile wyjątkowe, szczególne, chwile wydarzenia, takie, które, na które czeka się latami, takie chwile, które pamięta się, zapamiętujemy na zawsze. I takimi chwilami, bez wątpienia, takim wydarzeniem jest wieczór autorski każdego artysty, w tym Radko Muzyka, Władysława Matejki. Nasze miasto ma wiele walorów i atutów, ale jego największym bogactwem są wykształceni, dobrze pracujący, utalentowani i mający pasję mieszkańcy. I takim doskonałym przykładem jest pan Władysław. Ma pasję muzyki. Muzyka, bo jak wiemy, muzyka to najpiękniejsza ze sztuk. Muzyka to źródło wielu naszych przeżyć. Muzyka towarzyszy nam przez całe życie. Uczy nas o świecie, o sobie. Z tego miejsca chciałbym serdecznie
podziękować panu Władysławowi, kapeli, to akurat z tej kapeli to połowę to moi przyjaciele, znaczy wszyscy to moi przyjaciele, Andrzej, Walbek, Darek, Jurek, także też jestem fanem tego zespołu. Dziękuję bardzo seniorynko, ale dziękuję wam przybyli goście, bo bez was ta uroczystość nie miałaby sensu. A jak to pani powiedziała, pani, nie, Władyczek pokazał wielkość, że tak powiem, muzyczną. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję i życzę dalszych wspaniałych sukcesów. Brawa dla tych wszystkich ludzi. Brawa też dla Miejskiego Ośrodka Kultury na czele z panem dyrektorem Mariuszem Woszczyńskim. Tak, jeszcze raz dziękuję i dziękuję. Życzę dalszych sukcesów i żeby ta chwila była taką, była motywacją do dalszych wspaniałych koncertów. Zrealizować koncert według swojego pomysłu, według swojego scenariusza. Spotykaliśmy się tak naprawdę od kilkunastu lat chyba. Ten piękny scenariusz, który został chyba troszeczkę okrojony, myślę, że jeszcze kiedyś pani Władysławie doczeka się realizacji, bo to jest cała taka naprawdę piękna książka, ale pan Władysław mógł, tak jak pan prezydent, pan przewodniczący powiedział, pokazać całą gamę swoich talentów. Był prowadzącym, był recytatorem, był wokalistą, był muzykiem, ale również autorem tekstów, autorem muzyki. Czasami w roli inspicjenta się tutaj zakradał. I mi się wydaje, że takich ludzi w sercach potrzeba, którzy mają potrzebę tworzenia, którzy chcą się podzielić tym swoim talentem,
chcą się podzielić swoją muzyką, swoją twórczością i za to Panie Władysławie bardzo gorąco, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim artystom, którzy się pojawili na scenie, bo oni sprawili, że ten wieczór był dla nas taki wyjątkowy. Jeżeli kiedykolwiek będzie pomoc MOP-u potrzebna, to wie Pan doskonale, że na nas można liczyć. Polecamy się na przyszłość. Gratuluję Panie Władysławie. Jeśli mogę, to właśnie będę się mówił o tej twórczości i tak dalej, niektórzy, ale u nas jest wielu twórców. Ja mam do nich takie małe przesłanie do wszystkich, bo ja wiem, że ktoś pisze do szuflady, gdzieś tam odkłada tego, więc ja bym tak powiedział, otwórzcie swoje szuflady i to, co jest pod sterką kurzu, otwórzcie tak, żeby nie pobrał tego wieczny czas. Bo to jest faktycznie, ja jak mówię, robiłem pewną robotę od 20 lat temu. I teraz wychodzi przecież pan, nie wiem, czy mówię, że czytał pan dyrektor mój scenariusz do Jackowej Balady. Mam nadzieję, że kiedyś się będzie zrealizował, ale powiedział mi jedną rzecz, logistyka. I to jest właśnie, to jest problem zorganizowania tego wszystkiego, bo ja chciałem, żeby wszyscy święta, artyści mogli to wykonać. Uważam, że jest to naprawdę na jakimś tam poziomie, w moim przekonaniu, a czy tak będzie, to nie wiem, jeszcze się po prostu kiedyś może zmobilizujemy do tego. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim jeszcze mogę, przepraszam, chciałbym jeszcze podziękować Ewie Osiadanej, która mi użyczała sali w momencie, kiedy po prostu brakowało nam miejsca na to. Ewa, bardzo Cię bym prosił, jeszcze mogę, bo jak na kwiatów w tej chwili nie wiem, czy tam gdzieś mi spatrzyło tego kwiatka, ale jeszcze Cię pogratuluję, mogę? Bo to jest dla mnie bardzo ważne, na każde życzenie, na każdy z kluczem, kluczem przychodziło, otwierała. Macie, bardzo się nie dogodzicie. Bardzo, bardzo się serdecznie dziękuję. Najładniejsza sołtyska w powiecie greckim. Nie mogę się zauważyć powodu, bo czasami są ludzie bezinteresowni, którzy, że tak jak na przykład tutaj panowie, faktycznie pomagali mi dużo, tak jak mówię, grafik psułem, był dyrektorowi psułem, trochę psułem, ale jakoś to wszystko, żeśmy wiemy. Czasami nieraz potrzeba coś zepsuć, żeby po prostu jako naprawienie ładnie to w miarę wyszło. Się tak wyszło, no widzę, że się mi teraz aplauz dalej. Od tego 100 lat, to 100 lat koniec, ja będę przeżywał w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie wszystkim bardzo. Siadajcie państwo. Dla was się trzeba nie do kogo. Władeczku, ty lubisz dużo gadać, ale ja też. Ja też. Pani Jadzie, mogę jeszcze? Chciałbym zaprosić na scenę panią Bożenkę Wojciuk, szefową Chodowiarków, pana Tomasza Pirosa, szefa kapeli Chodowiarków, przyjaciół zawodowych Władysława. Witamy. My z podziwem patrzyliśmy na ten koncert. Pan Władek nasz, Władeczek, o dzisiaj będziemy mówić, pokazał tutaj swoje wspaniałe talenty kompozytorskie, pisarskie. Stworzył koncert, którego jeszcze takiego koncertu nie było. Ale my znamy się już tyle lat, jak łyse konie. I my wiemy, że to nie wszystkie talenta Władka, które dzisiaj tutaj na tej scenie się pojawiły. Władek jest znakomitym rzeźbiarzem. Brawo! A wykonując nasze koncerty, mamy do czynienia ciągle i ciągle z jego twórczością w postaci pięknie wyrzeźbionego stołka i pięknych ław, których używamy jako rekwizytów. I nie wyobrażacie sobie Państwo, jak bardzo za kulisami, kiedy tańczymy na plenerowych, otwartych imprezach, musimy tych mebli pilnować. Nie jeden tam patrzy łapczywym okiem na te ławy i na ten stołek. Pierwowzór zginął, na szczęście Władek jest i zrobił drugi. Także gratulujemy dzisiaj bardzo serdecznie, dziękujemy wszystkim, którzy pomogli Władkowi w tym koncercie i życzymy sobie dalszych takich produkcji. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie, gratulujemy. Jeszcze tutaj no. Kolejka jest, zobacz, wielbicielek twoich, Władeczku, zobacz. Zapraszamy na scenę.
To jest zespół, w którym praktycznie pierwszy zaczynają kroki robić w tych narodowo. I najsłynniej tak. Cenię sobie to bardzo, ponieważ otworzyło to drogę. Otworzyło to drogę do dalszej po prostu zabawy z ludźmi, poznawania ludzi, po prostu tego w samym regionie po prostu Kołobrzeg, Zaburzański i nie tylko. Bardzo. Włodek, dziękujemy Ci za piękny wieczór i za współpracę w innym ośrodku kultury Wiśniewie i z zespołem ludowym Wiśniewiacy imieniem Zbigniewa Merkel. I polecamy się. I Stasio Wróblewski Cię bardzo pozdrawia i całuje. Szanowni Państwo, drogi Panie Władku, oczywiście w imieniu własnym Gminnego Ośrodka Kultury Wiśniewie, Zespołu Ludowego Wiśniewiacy pragnę gorąco i serdecznie pogratulować tego pięknego wydarzenia. Jeśli Pan Władek wygospodaruje troszeczkę czasu, zapraszamy ponownie do kapeli Zespołu Ludowego Wiśniewiacy. Gratuluję serdecznie. Kochani Państwo, prawy finał Panom Prezydentom. Dziękujemy. Chyba, że chcą z nami śpiewać balladę emeryta. Zapraszam. Słyszałam, że Pan Maciej ma piękny głos. Panie Jadwigo, poczekamy na te cygańskie. Cały czas się. O, jeszcze wielbicieli pełno. Dobry wieczór. Władysław to człowiek o wielu twarzach. I swoją działalność nie ogranicza tylko do miasta Siedlce. Jak mówił klasyk, idźmy na wschód, tam na pewno jest jakaś cywilizacja. Władzio ruszył i dotarł do Platerowa. Od kilkunastu lat wspiera zespół Pasieka. Ten folklor podlaski przekazywać młodszym, ale też starszym. Gratuluję Władziu pięknego koncertu. Wielokrotnie, jak jeździliśmy samochodem, Władek opowiadał, a taki fajny utwór zrobiłem, a schowałem go, ale muszę coś zrobić. Cały czas marzył o tym, żeby ta chwila, którą dzisiaj możemy razem przeżywać, się spełniła. Mimo tych siwych włosów Władek jest człowiekiem nadal młodym, bo jak ktoś kiedyś powiedział, że kiedy człowiek się starzeje, wtedy, kiedy przestaje marzyć. I właśnie Władek chyba jeszcze nie przestał. Jest nadal człowiekiem młodym. Dziękujemy, Władziu, za zaproszenie i życzymy Ci wielu, wielu sukcesów. A zaprosili mnie tylko na nagranie. Raz tylko. Przyjedź, może... pomogłem. Nagraliśmy płytę i tak się zostało już później. Dziękuję Ci bardzo. Za to mogłem się bardzo. Nie tylko. Dziękuję. A że do Platerowa droga z Siedlec wiezie przez Łosice i Zakrze, było nam dane też poznać Pana Władka i za co serdecznie dziękujemy. Władziu, dzięki, że jesteś. Dziękujemy Ci serdecznie. Życzymy wszystkiego dobrego. Naprawdę, poznać Ciebie to no coś wspaniałego. Dzisiaj nasze serca po prostu się rozpłynęły. Miło mi to zapytać. Dziękujemy serdecznie. Zawsze śpiewa razem. Już jestem zajęty. Dziękuję. Jeszcze przed finałową melodią, piosenką chciałabym Państwu powiedzieć, że Władek, podziwiamy go za to, bo jego sytuacja życiowa, rodzinna jest od jakiegoś czasu bardzo skomplikowana, a mimo to dał radę w tych okolicznościach przy bardzo ciężko chorej żonie pogodzić to wszystko i tu z nami dzisiaj i dla nas zorganizować to piękne spotkanie. Na zakończenie ballada emeryta. No. Thank you.
drogi Pan, bo my dla Was ofiaramy swój kran. Ty się spójrz, że ktoś zamudzi, spójrz na życie, o tym odbyć. No i liczymy, że Władek spełni tutaj oczekiwania i zapotrzebowanie naszych gości i będzie następny koncert. Kiedy? Nie wiadomo. Czasami się nie mówi o planach swoich, ale w tej chwili jest zrealizowany już cały w komplecie, tylko muzykę dopracować, właśnie Jackowa ballada. To miał być ten profesor Domagała i z Zasiem Kowalczykiem, mieliby inspirować na pewno tego spektra, żeby po prostu coś z tego stworzyć, z dialogami. Okazało się, że przecież Jacek, on jest tak wspaniały, że Asielczanin jeszcze lepszy, ponieważ mamy swój po prostu humor. Jak nie może się na przykład Jacek, powiedzmy sobie, ożywić i z Asielczanami porozmawiać. Równie dobrze, Neptun mówi z Gdańszczanami, o nie, nie wiem, czy poznańskie koziołki, poza gminiakami, no.
A u nas Jacek po prostu. Być mam nadzieję, że kiedy się to mobilizuje, to już zależy dużo od odpowiednich, nie tylko nastroju w sztuce, ale myślę, że tego, że dyrektor Wyszyński pomoże nam zrealizować, nie tylko tego. Jest to bardzo duże. Jest jeszcze magia sceny, której tu nie wspomniałem. Paweł chodził mi cały czas o tym, magia sceny, magia sceny, magia sceny. I proszę sobie wyobrazić, że zimne stulecia ująłem to magii sceny, coś tak mi wyszło. Napisałem scenariusz, chciałem mu wysłać całą maturę, przepraszam. 3 lata temu już go nie ma. Nie zdążyłem. A koncert, jeśli mi się uda, jeśli po prostu, no to dużo musi mi zapału. Uda się, uda. Kompozycje z jednej deski, kasa z innej beczki. Mam nadzieję, że się zespoły włączą to i tego. Dziękuję bardzo za uwagę. No i bardzo proszę serdecznie widzę was witać. Ucałować tych, co mogę ucałować. Ja myślę, kochani państwo, że na zakończenie powinniśmy jeszcze raz zaśpiewać naszemu stypendyście 100 lat. I wszyscy śpiewamy.